Witam państwa ponownie i rozpoczynamy przegląd portalu w polityce.pl, najważniejszego portalu, najbardziej cytowalnego portalu konserwatywnego w Polsce. Moimi państwa gościem jest Kamil Kwiatek, dziennikarz portalu. Witam. Dzień dobry, Kamilu. Kamilu, no co, jak to mawiamy, żre dzisiaj na portalu. Widzę, że na czołówce relacja, biało-czerwone barwy nas łączą, obchody Dnia Flagi z udziałem pary prezydenckiej. I to dziwić nie może. Dziś bardzo ważny dzień dla wszystkich Polaków, Dzień Flagi. Przed chwilą dosłownie rozpoczęły się uroczystości przy Zamku Królewskim, gdzie teraz pan prezydent i pierwsza dama rozdają flagi zgromadzonym tam Polakom. A u nas relacja na żywo z tych wszystkich, bo przecież nie tylko ten moment opisujemy dziś, będziemy opisywać. Tak, bo uroczystości są bardzo szerokie, przez cały dzień będziemy je relacjonować. Msza święta będzie, mnóstwo innych wiadomości. Będzie też komentarzy całkiem sporo. Ja to jeszcze w takim razie szybciutko. Jacek Karnowski, widzę, to dwójka na portalu. Polska broni dziś nie tylko swojego dobrego imienia, ale także fundamentalnej prawdy o II wojnie światowej. Tej II wojnie światowej, tego tutaj również tu pani minister Elżbieta Jakubiak opowiadała, czyli niemieckie uderzenie w zamek, tak, w zamek królewski w 1939 roku, płonąca wieża, a dziś piękny obraz tej flagi podnoszonej właśnie na tej wieży, której miało nie być, więc jest też symbolizm w tym wszystkim. Tak, i nawet jeżeli państwo będą czytać komentarz Jacka Karnowskiego, zauważcie na zdjęcie, jakie ilustruje. Przecież wczoraj na portalu bardzo mocno, że tak powiem, żargonowo grzała sprawa słów Spielberga, no właśnie, który no znowu jakby nawiązał do tej ustawy IPN, bardzo kłamliwe słowa, bo przypomniał sobie. Nagle sobie, co też nie jest prawdą, że został aresztowany, no to jest totalny absurd. Tak, przypomnijmy, że Spielberg powiedział, że podeszła do niego 25 lat temu kobieta, tak, która stwierdziła, że dobrze jej się kojarzy mundur SS, bo oni bronili. No, totalny kuriozum, nieznajomość, a może i znajomość, ale raczej perfidia. Ale już chyba mi się wydaje, że zła wola, przecież pan Spielberg doskonale zna Polskę, doskonale zna Polaków, współpracuje na co dzień przecież z polskimi operatorami, panem Kamińskim i innymi. I dalej, skoro zostajemy przy Stanach, co dalej z pomnikiem katyńskim w Jersey City? Marszałek Senatu, sytuacja naprawdę skandaliczna, bardzo przykra dla nas. To kolejny materiał, który widzę, o co chodzi? Chodzi o usunięcie tego pomnika, tak, z centralnego punktu tutaj miasta. Burmistrz miasta dosyć niespodziewanie poinformował, że nagle pomnik zostanie usunięty, przeniesiony najpierw do magazynu, żeby nie został uszkodzony, bo w tym miejscu ma powstać park. W czym tkwi haczyk, że w ogóle Polonia nie została o tym poinformowana? Wczoraj opublikowaliśmy oświadczenie prezesa IPN-u, który powiedział, że jest zaniepokojony. Dzisiaj marszałek Sejmu powiedział, że może jakiś senat uchwali jakąś uchwałę, że będzie interweniował w tej sprawie. Zobaczymy, będziemy na pewno relacjonować dalsze wydarzenia z tym związane. A propos Polonii, no dziś trzeba pamiętać, że o dzisiaj oprócz Dnia Flagi to jest dzień też Polaków za granicą, prawda? Więc gdzieś ten symbolizm się nam zamyka. Dobrze, wróćmy do rzeczywistości tej codziennej, również politycznej. Totalna bezczelność kandydata Platformy Obywatelskiej, Trzaskowski, o jakim nie ma żadnych pomysłów programowych, bo na przykład kropka w kropkę powiela mój program, mówi dzisiaj Rafał Trzaskowski. Tutaj też widzę, że odnaleźliście ten materiał, ten wywiad, o którym już dziś mówiłem w przeglądzie prasy, ale widzę, że ważne miejsce dajecie tutaj. Pan Trzaskowski mówi o tym, że Patryk Jaki no powiela jego program, tylko na przykład obserwując ostatni dni tej kampanii, to widzę, że pan Trzaskowski tylko skupia się na tym, że tutaj w filmiku zostały jakieś pomylone mosty, tak, i na tym się skupia. Tam gdzieś wyciągają inne filmiki, znów jakieś pomylenie. Nie ma tutaj debaty o programie. Pan Trzaskowski zaproponował, żeby rozmawiać o budżecie UE, bo niby mieliśmy mieć mniejszy budżet unijny przez ustawę. Kolejny temat, którym zajmiemy się przez ustawę o IPN. No, równie dobrze mógł powiedzieć, że ten budżet będzie mniejszy ze względu na jakąś fazę księżyca. Plamy na słońcu. Tak, na przykład. To byłoby to samo. Niedyspozycje posła Boniego na przykład, prawda? Chociaż to już bardziej bym się doszukiwał. Czy pana Junckera. O tym, o budżecie unijnym będziemy mówić po 13, bo wtedy pan Juncker przedstawi taki już oficjalny projekt. Będziemy oficjalnie wiedzieć, jak będzie ten projekt
wyglądał. Wczoraj bardzo dobre informacje do nas doszły z Brukseli. Też odsyłam państwa do wczorajszych wywiadów. Dzisiaj też dużo o tym będziemy mówić, bo to bardzo ważny temat dla Polski. Okazuje się, że polska dyplomacja na czele z panem premierem, panem Czaputowiczem, no, osiągnęła wielki sukces. Udało się przekonać z zachodnich biurokratów, żeby te pieniądze jednak u nas zostały. One będą mniejsze, ale wszystkie państwa... O tym, że będą mniejsze, wszyscy, wiemy od kilku lat. Tak, i tutaj zaklinanie rzeczywistości opozycji w ogóle, no, nie może tego brać pod uwagę. Dobrze, jeszcze patrzę, Kamil, co ciekawego, jest fajna rozmowa z minister Zalewską, to rozmowa, którą wczoraj publikowała, widać było w telewizji w Polsce.pl, minister Zalewska dla Polsce.pl, razem z pracodawcami piszemy podstawy programowe, żeby przystawały one do rzeczywistości, to króciutko, rozumiem, że ważna rozmowa z ważnym politykiem, rzadko dającym wywiad. Tak, szczególnie teraz warto ją przeczytać, obejrzeć, ze względu na te ostatnie protesty nauczycieli organizowane przez Związek Nauczycieli Polskich. No myślę, że tu będzie taka dobra kontra i warto sobie wyjaśnić różne wątpliwości. To ja jeszcze tylko państwu powiem, że rozmowa jeszcze z Danielem Obajtkiem, to prezes oczywiście Orlenu, tę rozmowę mogliśmy na żywo kilka minut temu wysłuchać. No, można również przeczytać jej streszczenie na portalu w Polityce.pl, do którego wspólnie z Kamilem Kwiatkiem, dziennikarzem, publicystą portalu w Polityce.pl, serdecznie zapraszam. Dziękuję, Kamilu. Również. A już za moment, drodzy państwo, spróbujemy połączyć się live z Maćkiem Zemą, który buszuje po warszawskich ulicach i jest na Placu Zamkowym. Dziękuję bardzo.